Coach, just a few words about the game, about the atmosphere on the stands in Czech. Začnu atmosférou. Od první minuty nebo od rozcvičení tady jsme čekali nebo předpokládali a bylo vidět, že ta atmosféra bude fantastická, že diváci, co jsme měli zprávy, si to budou chtít užít a že to bude, že ten zápas je hodně i kvůli nich nebo pro ně. Takže atmosféra byla fantastická, to na to se nedá nic říct a myslím si, že hodně pomohla nám určitě, jako našemu týmu Baníku, aby ti hráči prostě pracovali, běhali, aby měli dobrý přístup, aby ten zápas maximálně jsme využili do další sezóny, do dalších zápasů, do následujícího zápasu. Takže za to já jako si to vážím nebo cením, že jestli hrát přípravný zápas, tak to prostě hrát v takové atmosféře, aby pro ty hráče i to byl taky motor a motivace prostě ten zápas odehrát v maximálním tempu a nasazení, takže za to jsem rád. Zápas byl takový klasický asi přípravný, kdy jsme nebo oba týmy měli hodně prostoru na útočení, že se to od začátku přelívalo nahoru dolů, že to byl to, myslím si, že zajímavý na přípravný zápas, zajímavý zápas se spoustou šancí a z nebezpečných situací. Musím ocenit i rozhodčí nebo i druhý tým, že prostě tomu oba týmy i ti rozhodčí přidali na kvalitě a byl to super přípravný zápas, takže za to jsem rád. Jsem rád, že jsme to zvládli výsledkově i vzadu z nulou, i v přípravném zápase se to počítá. Když jsme soupeře samozřejmě pustili do pár šancí a nebezpečných situací, hlavně jak vystřídali druhý poločas, nastoupilo 8 nových hráčů, tak ukázali kvalitu a chvíli nás i zatlačili. Ale co bych chtěl vyzdvihnout, prostě, že ten zápas měl i tempo, i úroveň a vytěžili jsme maximum, si myslím, do další sezóny tady z toho zápasu, za to jsem rád. Takže i děkuju, že ten zápas byl a myslím, že i naši hráči si musí vážit, za jaký klub hrajou a že můžou hrát takové zápasy připravené s takovou atmosférou, to se moc klubům asi nepodaří, takže to je ode mě všechno. Okay, share with us your opinion about the game, about the atmosphere on the stands. Oh, it was a great atmosphere with the fans. It's also very important to be playing like every week, you know, even if it's just friendly game, especially in this situation with the two fans are together and you know, the experience was also amazing for me because it's my first time I'm playing here. Twice I was injured, I couldn't be here, so today is my first time. I'm very happy, and about the game, it was a good game for both of the team to be also being formed with the reprepausa. It's important to be playing, not just training. So, and also it's good to be ready for the next game of the league. It's not easy, but yes, we had two kind of luck goals, but yeah, it's. The result was good for us, but it's not the most important. It's just about the game, for the fans, for the teams, and you know, it was good. Trenerze, mecz wyjątkowy, mecz na z okazji 25 lat przyjaźni między kibicami GKS-u Katowice i Banika Ostrawy. Proszę opowiedzieć trochę o tym, co się działo dzisiaj na boisku i na trybunach. To w zasadzie powinny być dwie konferencje dotyczące jednej i drugiej sprawy. Tej ważniejszej, czyli jednak dzisiaj kibiców i tej pięknej imprezy, którą już trzymają. Ja tylko mogę im powiedzieć, żeby tylko i wyłącznie dopieszczali tą swoją przyjaźń i żeby ona trwała następne dziesiątki lat, bo to jest rzecz zjawiskowa, wyjątkowa i rzeczywiście tak jak ci ludzie dzisiaj się bawili na trybunach, to serce rośnie, że w ramach gry w piłkę nożną ludzie mogą tworzyć sobie takie święto i tak pięknie cieszyć się chwilą, nie wiem, cieszyć się tym właśnie ludzkim padołem, że na nim żyjemy, jesteśmy i możemy po prostu przy piłce świetnie się bawić. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, chylę czoła i naprawdę no, byłem dumny z tego, że mogę ja być jakąś małą częścią, jakąś mikroczęścią po prostu takiego wydarzenia. Bardzo wszystkim za to dziękuję, kibice byli wspaniali. A ta druga konferencja prasowa, która teraz się zaczyna, dzień dobry, czy dobry wieczór, dla nas to lekcja dojrzałości, jaką nasz przeciwnik pokazał. Ja jestem świadomy tego, że Banik jest czołową drużyną dzisiaj Ekstraklasy Ligi Czeskiej. Dla nas to są Himalaje. Wielu
paru zawodników tego top składu Bańka dzisiaj nie grało, ale jednak ci wszyscy, którzy grali w tym pierwszym składzie i w drugiej połowie, to byli zawodnicy, którzy w Ekstraklasie Czeskiej występują na co dzień. Dla nas bardzo wysoko postawiona poprzeczka, a momentami, ale zbliżaliśmy się bardzo, bardzo dobrze, bardzo, 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 bardzo fajnie. I rzeczywiście mieliśmy sytuacje swoje, które mogły zakończyć się nawet dla nas bramką. Ale mówię, ta dojrzałość graczy czeskich i obcokrajowców tam grających, ta kwestia takiego grania o wynik, mi to zawsze imponowało właśnie w tych czeskich. I nawet jak dzisiaj Czechów oglądam, to widzę, że oni nigdy nie żartują. Także nawet te święto dla nich się nigdy nie zamienia w zabawę. Zmiany robił trener na koniec, korzystając dopiero z młodych graczy. Bardzo poważnie do tego podeszli. Ja się z tego bardzo cieszę. Dla nas to świetne przetarcie. My jesteśmy Beniaminkiem pierwszej ligi polskiej i mamy wiele do nauki. Wiele do nauki, jesteśmy bardzo pokorni w tym wszystkim, ale dzisiaj jestem zbudowany. Momentami jestem zbudowany, na parę rzeczy jestem zły, ale wiadomo, że to będzie już etapem analizy i my musimy pamiętać o tym, że od piątku wracamy do ligi i gramy bardzo ważny mecz. Arek, mecz dla siebie wyjątkowy, bo tuż przed jego rozpoczęciem miałeś okazję odebrać pamiątkową koszulkę. Tak, tak. No, to jest wielka nobilitacja dla mnie zagrać 100 spotkań dla GKS-u. No, piękne święto dla mnie, ale też właśnie dzisiaj przed takim spotkaniem święto kibiców, święto dwóch klubów, które już świętują 25 lat przyjaźni. No, nic piękniejszego. No właśnie, atmosfera na trybunach dzisiaj chyba nie do opisania wręcz. No tak, tak, super, naprawdę to jest 25 lat, to rzadko się spotyka, żeby dwa kluby ze sobą się przyjaźniły i pielęgnowały to tak naprawdę co tydzień i nawet może prędzej, ale no, fantastyczna atmosfera, kibice dali z siebie 200%, no nic tylko powiedzieć, bić brawo i klaskać.